Typy charakterów. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nie możesz zrealizować swoich zadań w zespole, w którym pracujesz? A może próbowałeś porozumieć się ze współpracownikami, ale niestety nie wychodziło ci to najlepiej? W takim razie warto byś zwrócił uwagę na jedną rzecz. Typy charakterów. To właśnie te dwa słowa mogą totalnie zmienić twoją sytuację oraz polepszyć możliwości dogadania się ze współpracownikami, szefem, czy po prostu z ludźmi, z którymi się kontaktujesz. Różnice temperamentów, sposób komunikowania się z otoczeniem, czy sposoby na to, by zrealizować jakieś zadanie, to mnóstwo tematów, w jakich różnimy się od siebie jako ludzie. Ze względu na dużą różnorodność cech charakteru, czasami bardzo ciężko nie tylko się dogadać, ale również zrozumieć daną osobę. Nam wydaje się kimś, kto nie potrafi podołać danemu zadaniu lub po prostu nie zna się na rzeczy. Może to być totalną nieprawdą, chociażby z powodu nieumiejętności ukazania swoich kompetencji. Są osoby, które potrafią tylko się kłócić, nie chcą porozumienia, a ich największym osiągnięciem jest przebywanie w spokoju przez 15 minut. Z kolei mamy również osoby bardzo powolne, które nie potrafią szybko myśleć ani działać. Zastanawiają się bardzo długo nad wszystkim i nie wiedzą co wybrać. Ci pierwsi wezmą tych drugich za pracowników mało wydajnych, którym się nie śpieszy. Zaś ci drudzy odbiorą ich jako kogoś, kto ma nierealne wymagania w stosunku do współpracowników. Jedni i drudzy będą się denerwować i stresować, ponieważ nie będzie możliwości porozumienia między tak odległymi wizjami realizowania tego samego celu. Co można zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, warto zrozumieć, że każdy człowiek jest inny i ciężko będzie się porozumieć, jeśli obydwie strony będą obstawały przy swoim bez zwracania uwagi na różnice charakterów. W drugiej kolejności dobrze jest wypracować język, którym będziemy się porozumiewali z drugą osobą. Jeśli ktoś nie wyobraża sobie krzyków i nieustannego poganiania, dobrze jest na przykład ustalić konkretny czas na realizację danego zadania. Dzięki temu osoba, która jest bardziej gadatliwa, będzie mogła powiedzieć wszystko co chce, ale umożliwi później drugiej stronie spokojną pracę nad swoim zadaniem. Jeszcze jedną rzeczą, jaka może przydać się w takiej sytuacji, jest dojście do porozumienia w innych kwestiach poprzez rozmowę oraz przekazanie swoich obaw i sposobów na komunikację drugiej stronie, która może nie wiedzieć, że wyprowadza kogoś z równowagi swoim zachowaniem. W zależności od typu charakteru możemy potrzebować do pracy ciszy i spokoju lub wręcz odwrotnie. Cały czas musi grać jakaś muzyka, ktoś musi coś mówić lub przechodzić. Najlepszym przykładem rozróżnienia skrajnych typów charakteru będzie introwertyk i ekstrawertyk. Ekstrawertyk potrzebuje wielu zadań naraz i otoczenia, które będzie dosyć głośne. Wtedy potrafi skupić się na pracy i działać produktywnie. Z kolei introwertyk, by móc realizować swoje zadania, musi mieć ciche miejsce do pracy oraz możliwie jak najmniej bodźców w postaci muzyki, rozmowy innych ludzi itd. Ekstrawertyk, głośność, gwar, dużo zadań naraz. Introwertyk, cisza, mało zadań naraz, brak gwaru. Gdy zrozumiemy, jak funkcjonują dane osoby, mamy przed sobą o wiele więcej możliwości niż do tej pory. Możemy komunikować się o wiele skuteczniej, szybciej i bez zbędnych nieporozumień. Kluczem do sukcesu jest zdanie sobie sprawy z tego, że każdy z nas jest inny i każdy z nas potrzebuje trochę innych działań do tego, by być szczęśliwym i by móc realizować swoje marzenia. Pozdrawiam mega pozytywnie, Paweł Zieliński z bloga www.twojwybór-twojaprzyszłość.pl.